Universitas poleca. Był rok 1975. Wtedy siedziałem długo i często w bibliotece Uniwersytetu Harvarda. I tam pewnego dnia wpadła mi w ręce 17-wieczna broszura, w której opisano słynny proces Penna i Mida z roku 1670, który się odbył w Londynie. Był to po prostu proces o niezawisłość przysięgłych, bo tak by to dzisiaj można powiedzieć. I wtedy postanowiłem się bliżej tym procesem zająć, ale zaraz potem przyszła druga myśl. Zaraz. A jakby tak napisać, napisać książkę, która by się składała z esejów poświęconych rozprawom, ale w których zapadły wyroki przesądzające pewne idee, idee wymiaru sprawiedliwości, które ruszyły do przodu rozwój prawa karnego, procesu karnego, w ogóle generalnie zasad wymiaru sprawiedliwości. I po napisaniu tego eseju, zaraz potem poszło zainteresowanie w kierunku słynnej sprawy Fremonta Wicksa, takiego sobie zwykłego kolejarza, który nielegalnie handlował biletami loteryjnymi. To nie wolno było. Na terenie stanu Kansas to było zakazane. Skazali go i szczęśliwie sprawa dotarła do Sądu Najwyższego Federalnego Stanów Zjednoczonych, który orzekł, że przeszukanie jego domu było przeprowadzone nielegalnie, a przecież z drzewa, które wydaje zatrute owoce, nie wolno osiągać żadnego pożytku. Nie wolno ich spożywać. W ten sposób się wtedy w roku 1914 narodziła słynna doktryna do dnia dzisiejszego obowiązująca w Stanach Zjednoczonych, która się nazywa doktryną zakazu spożywania owoców z zatrutego drzewa. The fruits of poisonous tree. A potem poszły inne. A więc i sprawa tragiczna Jana Kalasa, i słynna sprawa McNaughtona w Szkocji i wreszcie słynna sprawa, która ma ogromną za sobą zresztą literaturę, mianowicie Doruchowa. W każdej z tych spraw zostały wyrażone opinie, zapadły wyroki mające kapitalne znaczenie dla rozwoju zasad wymiaru sprawiedliwości. Wszystkie sprawy zostały napisane na podstawie źródeł z maksymalnym wykorzystaniem literatury, ale co więcej, sięgnąłem również do metody, która chyba jest zupełnie podstawową metodą w dochodzeniu prawdy, mianowicie pojechałem na miejsce we wszystkich 5 wypadkach. Byłem w Doruchowie, byłem w Kansas City, pojechałem do Londynu, byłem również w Tuluzie. A więc dopiero ta sceneria niejednokrotnie pozwoliła otworzyć oczy na bardziej interesujące szczegóły. Nie ukryłem, że starałem się napisać te eseje w sposób możliwie przystępny, a równocześnie próbowałem, to już niech czytelnik osądzi, jednak oprzeć wszystkie wywody o źródła i posługiwać się metodą naukową. Na ile się to udało, na ile to będzie ciekawe dla czytelnika, to niechże on już sam osądzi. Zapraszamy do naszej księgarni internetowej www.universitas.com.pl.